Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na rozmowę dnia. Dziś moimi Państwa gościem jest Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, zaczyna się sezon grzewczy w kontekście walki Wrocławia ze smogiem. Nadchodzi trudny czas dla miasta, dla mieszkańców. Z różnych stacji pomiarowych wynika, że w mieście jest od 60 do 72 dni, kiedy te normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone. Jaki Wrocław ma plan na walkę ze smogiem? Jak się rozprawić ze smogiem? Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja we Wrocławiu rzeczywiście wygląda tak, jak pan powiedział. Najlepszy wynik, jaki mieliśmy, to jest 50 dni z przekroczonym z jednym lub dwóch parametrach powietrza do 70 maksymalnie. I to są te 70 dni czy 50, to się mieści w sezonie grzewczym w każdym roku. Oczywiście nie będę w tej chwili wchodził, że to też jest zależne od ruchów powietrza, od wiatru, od wilgotności powietrza, ale generalnie taki jest parametr. I teraz jakie zdarzenia, jakie zjawiska, jakie technologie za to odpowiadają? W 64% za ten stan powietrza odpowiadają paleniska na paliwa stałe, czyli popularnie piece. 23% to jest transport samochodowy, 12% przemysł, reszta 2% no to pozostałe różnego typu zdarzenia, które można pominąć. Z tego widać, że jeżeli zajmiemy się transportem samochodowym oraz piecami, to jest szansa, że we Wrocławiu będzie kilka dni w roku, kiedy będziemy mieć powietrze o niewłaściwych parametrach. Dlaczego nie mówię, że nie będzie takich dni? Dlatego, że wiadomo, nie jesteśmy samotną wyspą, nie jesteśmy odizolowani od całej Polski, więc nawiew zawsze jest. Ale wtedy, kiedy tak będzie? Mam nadzieję, że w ciągu 5-6 lat ten efekt uda się osiągnąć i na to podam argumenty, myślę, w dalszej części rozmowy, że to jest możliwe. Jak zamierzacie zachęcić mieszkańców, żeby wymieniali stare piece na nowe instalacje gazowe, elektryczne? Umówmy się, że nie można zmusić mieszkańców do tego i nie każdego jest na to stać. Ale oczywiście, że tak. To troszeczkę historycznie. We Wrocławiu według różnych źródeł w latach 90. było między 70 a 80 tysięcy pieców. W tej chwili w całym Wrocławiu jest około 31-32 tysięcy pieców. A więc widać, jaki duży postęp zrobiliśmy w ostatnim czasie. Ale rzecz ważna. W tych około 30 tysięcach pieców 21 tysięcy jest w zasobie komunalnym. Czyli w tym zasobie, za który my bezpośrednio odpowiadamy. Do tej pory w ostatnich latach udawało nam się zlikwidować, czyli powiedzieć mieszkańcom, sfinansujemy ci piec o lepszych parametrach, czyli gazowy, elektryczny lub podłączymy twoją kamienicę do centralnego ogrzewania. Zgódź się na to, część kosztów weźmiemy na siebie. I w granicach 1000 rocznie udawało nam się zrobić. Później wszedł program Kawka, to już wszyscy o tym wiedzą, mieszkańcy Wrocławia również, finansowany z Narodowego Funduszu poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. I z tego programu w tym roku zebraliśmy już 1100 wniosków. Mhm. Czyli gdybyśmy rocznie usuwali około 2000 pieców, co jest możliwe, widać, że w ciągu 5-6 lat jesteśmy w stanie usunąć około 12 tysięcy pieców. Mhm. A według naszych opracowania, te opracowania dla nas zrobił pan profesor Zwoździak, który zajmuje się środowiskiem, uważa, że to wystarczy, żeby można było mówić, że to źródło zanieczyszczenia, które w tej chwili odpowiada w 64% za te 70 czy 50 dni, zostanie w sposób znaczący zredukowane. Ja tutaj się wtrącę, bo kilka miesięcy bardzo temu proszę. Mówił pan, że będziecie chodzić od drzwi do drzwi i mieszkańców. Tak zrobiliśmy. I właśnie, chodzicie, jaki jest i efekt? I tak zrobiliśmy, bo dwa cele mieliśmy tutaj do osiągnięcia. Mieszkańcy oczywiście z własnej inicjatywy, każdy może złożyć wniosek do programu Kawka o wymianę pieca. Może ten piec wymienić do nikogo nie idąc i po prostu z własnej nieprzymuszonej woli. Część mieszkańców to robi i chwała im za to. Ale nam zależało po pierwsze, żeby takie wnioski w największej liczbie spłynęły, ale również nam zależało, żeby spłynęły z tych obszarów, gdzie według diagnozy sporządzonej przez profesora Zwoździaka mamy największe stężenie zanieczyszczeń związanych czyli z piecami. Gdzie? Gdzie, panie prezydencie? Czyli tak naprawdę Stare Miasto, centrum, kawałek Krzyków i kawałek Karłowic. Więc to jest bardzo precyzyjna mapa, którą państwu pokazywałem na konferencji prasowej. I tam właśnie urzędnicy chodzili, opowiadali o programie Kawka, rozdawali materiały i według ostatniego meldunku 90% wniosków jest z tych najbardziej porażonych obszarów, co mnie podwójnie cieszy, bo uzysk w efekcie jest największy właśnie w tych obszarach.
I jeszcze jest jedna bardzo istotna sprawa. Mamy przyjęte 1100 wniosków, ale nie przerywamy tego. Mam nadzieję, że rozpoczynający się sezon grzewczy w sposób organoleptyczny niektórym przypomni, że taki wniosek można złożyć. Oczekujemy na takie wnioski. Bez względu na to, czy wystarczy nam pieniędzy z programu Kawka, czy też nie, zrobimy wszystko, żeby wszystkie wnioski w 100% zrealizować. No właśnie, to jest ważne. Bo mówi pan, że chcemy w 5-6 lat zlikwidować 10 tysięcy starych pieców. Tak, to trzeba 2000 rocznie. Ale rząd już zapowiedział, że w 2018 roku program dopłat, program Kawka zakończy się. Co wtedy? No więc tutaj to był swego rodzaju szok dla nas wszystkich, bo muszę powiedzieć, że to był jeden z bardziej efektywniejszych, pożyteczniejszych i lepszych programów, jakie w ogóle mieliśmy. On uderzał w samo sedno sprawy. Nie kopćmy, nie palmy byle czego, palmy dobrej jakości węgiel. Lub też najlepiej przejdźmy na gaz, centralne ogrzewanie lub prąd. O tym mówił ten program. Nagle się dowiadujemy, że ma go nie być. Ale ja mam nadzieję, że rząd zmieni zdanie. Będziecie apelować, czy już oczywiście, że już apelowaliśmy, apelujemy. Zwracamy się do kogo tylko można. Mówimy, to był dobry program, nie usuwajmy go. Gdyby jednak nic się nie zmieniło, to co wtedy? Więc szukaliśmy jakiegoś wyjścia z sytuacji, ale nie takiego docelowego, ale żeby można było powiedzieć, że w roku 2017, mimo że nie będzie Kawki, mam nadzieję, że będzie, bardzo bym o to prosił i zabiegał, ale gdyby nie było, to znaleźliśmy jeszcze jeden sposób, mianowicie polegający na tym. Zrobiliśmy przegląd naszych mieszkań i co się okazuje, że prawie 1400 mieszkań posiada instalację centralnego ogrzewania, natomiast piec jest węglowy. I znaleźliśmy 3 programy unijne, do których my jako miasto możemy aplikować, bo jesteśmy właścicielem kamienic, żeby te piece wymienić na gazowe, elektryczne lub centralne ogrzewanie. Wczoraj miałem spotkanie z przedstawicielami Fortum, z przedstawicielami kogeneracji, bo to są te dwóch naszych partnerów, który pomaga nam uciepławniać budynki. I to jest kolejny obszar. Kilkanaście budynków w roku 2016 przejdzie całkowite uciepło. To jest, panie prezydencie, plan awaryjny na wypadek, gdyby Kawka przestała funkcjonować? Czy nie. Tak, znaczy, na czy ten, inaczej będziemy tak to z tego korzystać? Tak to troszeczkę traktuję, ale gdyby było tak pozytywnie i dobrze, że będzie i Kawka w 2017 i ten nasz podprogram, tak go nazwijmy. A jest to możliwe? Ja mam nadzieję ciągle, że tak. To chciałbym obydwa kontynuować, bo one nie zachodzą na siebie. Z dwóch różnych źródeł mielibyśmy finansowanie i wtedy może by się udało przekroczyć te magiczne 1500 pieców rocznie. Chciałbym do 2000 dojechać. To by było bardzo, 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 to by był bardzo dobry i bardzo pozytywny wynik. Jeśli chodzi o ucieplowanie budynków, to tu też trzeba powiedzieć, że Wrocław w ciągu ostatnich 15 lat zrobił bardzo duży skok. 15 lat temu mieliśmy 45% powierzchni Wrocławia zasilanej ze źródeł centralnego ogrzewania. W tej chwili to już jest 55%. Mówię o powierzchni mieszkalnej, więc to jest bardzo dużo. I są obszary, gdzie nie ma żadnego problemu, żeby kolejne budowane budynki podłączać do centralnego ogrzewania. Natomiast stare budynki wymagają dwóch rzeczy. Wymagają doprowadzenia ciepła, czyli przyłącza, wymagają wybudowania węzła i wymagają wybudowania instalacji wewnętrznej. Podział jest następujący. Miasto finansuje instalację wewnętrzną w mieszkaniach i nasi partnerzy, czyli Fortum i Kogeneracja, zgodzili się, że sfinansują przyłącza i węzeł. To jest bardzo ważne, bo zmniejsza to obciążenie finansowe po naszej stronie i kilkanaście budynków w roku w ten sposób robimy. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć otwarcie i dobrze, że tak jest. To jest działanie korzystne dla wszystkich partnerów, dlatego że firmy mają klientów, a my mamy czyste powietrze i mamy mniej pracy dla naszych mieszkańców, czy mniej uciążliwości dla naszych mieszkańców. Sama wymiana pieców jednak nie wystarczy, panie prezydencie, bo tak jak pan powiedział, efekt smogu to nie tylko wymiana pieców. Tak, to jeszcze samochody. To jeszcze samochody. Jak miasto zamierza wypchnąć tranzyt poza granicę miasta? Tranzyt już nam się udało wypchnąć, bo to dwie obwodnice śródmiejska i autostradowa spowodowały swoje. Ja tylko w zakresie samochodów ciężarowych podam, że przez Wrocław na dobę przed uruchomieniem obwodnicy autostradowej oraz obwodnicy śródmiejskiej jechało 12 tysięcy tirów. Przez Wrocław, przez centrum. Mm-hmm. Teraz jak jest? Teraz prawie zero. Dlaczego? Dlatego, że równolegle z otwarciem obwodnicy autostradowej wprowadziliśmy, ja pokazywałem to również i to jest efekt pracy ostatnich lat naszych inżynierów od ruchu, które obszary miasta są całkowicie wyłączone od wjazdu samochodów ciężarowych. Samochód ciężarowy wjedzie tylko wtedy, kiedy ma albo specjalne pozwolenie, albo jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, czyli straż pożarna z ciężkim samochodem, coś się dzieje, nagły jakiś transport. Mamy dwa efekty.
wyeliminowaliśmy ruch ciężki. Oczywiście trzeba powiedzieć też wyraźnie, w to miejsce weszły samochody osobowe, no bo przyrost ich jest tak duży, w tej chwili we Wrocławiu to jest 390 tysięcy samych samochodów osobowych, czyli natężenie ruchu pewnie się nie zmniejszyło, jeśli chodzi o sztuki, ale emisja, wiadomo jaka jest emisja ciężarówki, a jaka jest emisja samochodu osobowego się zmieniła. Ale wracam do ciężarówek. Co to spowodowało? Po pierwsze eliminacja tych ciężarówek, po drugie takie już docelowe rozmieszczenie handlu hurtowego, czyli tirem do hurtowni, ale z hurtowni już małym samochodem do sklepu, do miejsca dostawy. Staramy się, bardzo o to dbamy, żeby oznakowanie tych stref, gdzie ciężarówki nie mogą wjeżdżać, było niezmienne. Żeby ono było na tyle trwałe, żeby się opłaciło dystrybutorom i dostawcom spowodować takie czyli trwałe... Czyli teraz w planach miasta jest rozprawić się z samochodami osobowymi, które wjeżdżają do centrum? Nie, to nie jest właściwe słowo. Natomiast uważam, że trzeba zachować właściwe proporcje, to po pierwsze. Po drugie, musi być dobra wola i zrozumienie. Podam przykład. Jest ileś państw w Europie, które mówią tak, chcesz wjechać do centrum lub chcesz przejechać przez centrum, to my ci automatycznie z konta ściągniemy opłatę, bo nasz czytnik odczyta twój numer rejestracyjny i jak nie uregulujesz tego, no to masz problem. My na razie mówimy tak, robimy parkingi park and ride. 7 parkingów już jest i chcemy zrobić tak, że jeżeli ktoś, zostawiając samochód na parkingu, przesiądzie się do komunikacji publicznej, to parking ma za darmo. Pracujemy nad systemem, no bo to jest kwestia szlabanów, czytników, jak bilet zrobić i tak dalej, ale chcemy, żeby taka zasada obowiązywała. Mamy cały program budowy parkingów Park and Ride, czyli te 200 tysięcy samochodów, które wjeżdża do Wrocławia codziennie z zewnątrz, będzie mieć propozycję. Zostaw samochód na obrzeżach, wsiądź do pociągu, do tramwaju, do autobusu, jedź gdzie tam uważasz i potrzebujesz, wrócisz z powrotem. Ale całkowitego zakazu wjazdu do centrum nie będzie dla samochodów. Na razie nie ma do tego podstaw prawnych. Nie możemy tego, chyba że tak zrobimy jak na niektórych ulicach, całkowity zakaz ruchu. A gdyby były, to byście z tego skorzystali? Nie. My byśmy skorzystali najchętniej z czegoś innego. Mianowicie, to żeby jeszcze raz powtórzyć i uszczegółowić. Można dać całkowity zakaz wjazdu samochodów i to robimy na niektórych ulicach, przecież rynek jest wolny i tylko na specjalnych zasadach się wjeżdża. Natomiast ja miałem na myśli taką oto sytuację, jak jest w Niemczech, że o określonej klasie silnika samochody mogą wjeżdżać, a poniżej pewnej klasy nie. I do tego jest potrzebna podstawa prawna, o to zaapelowaliśmy do rządu, ale również potrzebne jest pewne vacatio legis, czyli orientowałem się, jak było w Niemczech i tam było tak. Ktoś, kto dostawał czerwoną naklejkę, to znaczyło przy rejestracji samochodu, że za 3 lata tym samochodem nie wjedzie już do centrum. Czyli wiedział, że za 3 lata, jak chce wjechać do centrum, to musi albo poprawić jakość spalin, albo kupić nowy samochód, albo podrasować silnik, albo dokonać jakichś tam przeglądów dodatkowych, które mu udowodniał, że on nie truje. Tak? Do tego typu zachowań my jeszcze uprawnień żadnych nie mamy. Ale uważamy, że opłata parkingowa w centrum, park and ride, atrakcyjność komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe, których w tej chwili jest 250 kilometrów, proszę Państwa, 2,5 miliona wypożyczeń rowerów. To wszystko spowoduje, że wjazd samochodem będzie w cudzysłowie na tyle kłopotliwy, że każdy się zastanowi, czy nie prościej, nie łatwiej będzie mu pojechać komunikacją miejską, rowerą i tak dalej. Panie prezydencie, jedno zdanie. Co do komunikacji publicznej, że ona zaczyna być atrakcyjna. W 2011 roku MPK przewiozło 170 milionów pasażerów. Niespełna tam, 164 miliony. Natomiast w 2016 to jest 200 milionów. Więc to jest 30-parę milionowy przyrost na przestrzeni 5 lat. A więc atrakcyjność rośnie, ilość przewożonych pasażerów rośnie i ta suma tych działań ma spowodować, że ilość samochodów w najbardziej zagrożonych częściach Wrocławia będzie mniejsza. Zatrzymując się jednak przy samochodach, czy wy macie kontrolę nad tym, jakie samochody przejeżdżają przez Wrocław? Pod koniec zeszłego roku pan i pan prezydent Rafał Dudkiewicz zapowiedzieliście kontrolę diagnostyczną samochodów na niespotykaną dotąd skalę. Te badania są prowadzone i co z nich wynika? No około 10-12% samochodów nie spełnia norm, są zatrzymywane prawa jazdy. Tych badań dokonuje policja,
oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Z budżetu miasta wyposażyliśmy ich w dymomierze i te kontrole są wykonywane. Natomiast myślę, że takie bardziej skompleksowe i bardziej skuteczne działanie przeprowadziliśmy na poziomie diagnostycznych stacji dopuszczających samochody do ruchu, gdzie każdy z nas ma obowiązek raz do roku lub po 3 latach, jak ma nowy samochód, pojechać i sprawdzić, czy jego samochód nadaje się do dalszej eksploatacji, żeby dostać wpis do dowodu rejestracyjnego. Więc nasze rozmowy, nasze interwencje, nasze sygnały w stronę właścicieli tych stacji jest 57 we Wrocławiu, spowodowały, że w zasadzie nie będzie już, czy w zasadzie już nie ma takiej sytuacji, że ktoś nie zostanie poddany badaniom na dymomierzu albo że przejdzie z wynikiem niewłaściwym. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zresztą sygnały od władzy centralnej z rządu są takie, że państwo polskie zamierza scentralizować nadzór nad tymi stacjami. To byłoby najlepsze rozwiązanie, dlatego że wtedy byłaby odpowiednia certyfikacja, byłyby odpowiednie, bardziej zaostrzone przepisy, pewnie jakieś licencje, ale to spowoduje, że w jednolity sposób, czy to w dużej, czy w małej miejscowości, ten samochód będzie poddany właściwym testom. To, co opublikowały gazety na temat ilości samochodów, które w ogóle nie podlegają badaniom diagnostycznym, no jest przerażające i to jest, myślę, sygnał, że trzeba się tym zająć na szczeblu centralnym. O to zresztą prosiliśmy w piśmie. Panie prezydencie, to, co ma też wpływ na to, jak się jeździ po Wrocławiu, nie samochodem, ale też komunikacją, ma wpływ na to, jak to właśnie funkcjonuje, ma wpływ ITS. Jak pan ocenia działanie systemu ITS we Wrocławiu? Inteligentny system transportu był budowany przez 4 lata łącznie. W tej chwili jest już zakończyła, w zasadzie funkcjonuje w rozmiarze takim, jak miał funkcjonować. I przed nim stało kilka celów strategicznych. Pierwszy cel, wygospodarować z każdego skrzyżowania jak najwięcej czasu zielonego. Bo można to zrobić w sposób tylko taki, że albo płynniej regulujemy ruchem i od tego jest ITS, albo rozbudowujemy skrzyżowanie, więc my, gdzie można rozbudować, to można, gdzie nie, to nie, ale na to, co jest, nakładamy ITS. I teraz ten uzysk wolnego czasu przejazdu, tak to nazwijmy, wynosił dzięki ITS-owi na każdym skrzyżowaniu około 20% czasu. I teraz ten czas, ja miałem obowiązek, ale też taki był cel tego systemu i taki zresztą był wynik referendum we Wrocławiu, zagospodarować albo dla polepszenia komunikacji publicznej, a jeżeli zostawało tego czasu, to na wydłużenie zielonego, żeby większa liczba samochodów z każdego kierunku przez skrzyżowanie przejechała. Jaki jest efekt? Wrocławskie tramwaje dzięki ITS-owi w tej chwili mają średnią prędkość około 21 km na godzinę przejazdową. A więc jak na miasto, jeżeli się weźmie pod uwagę, że tramwaj staje co 500 metrów, mniej więcej taka jest odległość między przystankami, no to jest dość duża prędkość przejazdowa. A była przed ITS-em 13 km na godzinę. A więc postęp jest znaczny. I teraz, jeżeli chodzi o kolejny parametr. Proszę Państwa, w okresie ostatnich lat ilość samochodów na niektórych skrzyżowaniach potroiła się. Czyli dzięki ITS-owi, jeżeli gdzieś się nie pogorszyło, to i tak naprawdę to jest to, o co chodziło. My uciekamy przed falą samochodów. Ja mam nadzieję, że napór tej fali już się skończył. Że w zasadzie ilość samochodów we Wrocławiu jest optymalna i się powiększać nie będzie, a będzie się już zmieniać tylko jakość. Czyli każdy, kto samochód chciał kupić, już ma i w tej chwili będzie się zastanawiał, żeby mieć lepszy, najlepiej elektryczny, do czego zachęcam i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Czyli dzisiaj każde polepszenie czasu przejazdu nie zostanie skonsumowane przez przyrost samochodów. Tyle Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.